poniedziałek, w czasie wolnym od służby, suwalski policjant zatrzymał złodzieja. Natknął się na niego na ulicy Sejneńskiej, ale cała historia zaczęła się dzień wcześniej, gdy do Komendy Miejskiej Policji trafiła informacja o kradzieży roweru. Następnego dnia funkcjonariusz tzw. patrolówki zobaczył na ulicy mężczyznę z rowerem, dokładnie odpowiadającym opisowi jednośladu, który zaginął dzień wcześniej. Powiadomił o tym kolegów i wspólnie z nimi dokonał zatrzymania mężczyznę. Okazało się, że 42-letni sprawca kradzieży, prócz cudzego roweru, miał również cudzy telefon. Mundurowi ustalili, że został on skradziony w ostatnią sobotę w jednym z suwalskich salonów kosmetycznych. Policyjne dochodzenie ujawniło również, że 42-latek nie jest nowicjuszem w złodziejskim fachu. Obu kradzieży dopuścił się w warunkach recydywy, a to ma wpływ na wymiar grożącej mu kary. Ta rośnie z 5 do 7,5 roku pozbawienia wolności. Na orzeczenie sądu złodziej poczeka za kratkami. Decyzją sędziego został umieszczony póki co na 3 miesiące w areszcie tymczasowym.